Koszykarze warszawskiej Legii zakończyli sezon zasadniczy z bilansem 15 wygranych i 11 porażek i do fazy play-off przystąpią z wysokiego 4. miejsca. Zobaczmy 10 najlepszych akcji legionistów z rundy zasadniczej. Zestawienie otwiera Mateusz Bierwagen i jego buzzer-beater na koniec 3. kwarty meczu z GTK Gliwice. Popularny książę Bydgoszczy popisał się celnym rzutem za 3 sprzed rąk obrońcy. Na 9. miejscu znalazł się Damian Cechniak, który na torwarze przechwycił piłkę na własnej połowie i sam wykończył akcję potężnym wsadem. Kolejne miejsce w rankingu zajmuje akcja Kobusa i Trybańskiego. Kobus w porę dogrywa piłkę na obręcz do Trybańskiego, który ku uciesze warszawskiej publiczności kończy akcję alejupem. Siódme miejsce to również akcja Cezarego Trybańskiego, który dostaje podanie od Łukasza Wilczka, obrotem gubi sosnowieckiego obrońcę i z faulem efektownie pakuje piłkę do kosza. Akcja na 6 to tercet Wilczek-Aleksandrowicz-Trybański. Wilczek-Bęk, Aleksandrowicz-Bęk, Trybański-Wsad. Jesteśmy w Tychach. Wilczek podaje do Aleksandrowicza. Ten podaje do Marcela Wilczka, który potężnym wsadem pakuje piłkę do kosza. Na miejsce 4 wskakuje duet Wilczek-Trybański akcją wprost z parkietów NBA. Dogranie nad kosz i efektowny wsad czarka. Trzecie miejsce to akcja 3+1 Andrzeja Paszkiewicza, która natchnęła legionistów do fantastycznej serii w końcówce spotkania ze Zniczem Basket Pruszków. Na miejscu 2 popularny panda, czyli Michał Aleksandrowicz. Proszę zobaczyć, z jaką dynamiką pędzi na kosz przeciwnika nasz rzucający i pakuje piłkę z góry. Pierwsze miejsce bezapelacyjnie należy do Marcela Wilczka i jego fantastycznego rzutu przez całe boisko na koniec 1. kwarty spotkania w Bydgoszczy z tamtejszą Astorią. Marcel rozegrał wówczas swoje najlepsze spotkanie w Legii, zaliczając 25 punktów i 18 zbiórek. Tak było w sezonie zasadniczym. Na jeszcze bardziej efektowne akcje naszych zawodników liczymy w fazie play-off, którą rozpoczniemy już 11 kwietnia od meczu ze Spójnią Stargard Szczeciński przy Wiertniczej 26.